Co my tutaj mamy? Co? Nie spodziewaliście się mnie tak wcześnie dzisiaj, nie? A na maturze? To byliście? Lekcje odrobione? No, mama wie? Co oglądasz tam? Te różne takie? No, no to dobra, no. No, no właśnie. A nie chcę mi się aż pytać. Dobra, zaczynamy. Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And you would naturally as you began on this adventure of dreams. Czy do własnego rozwoju potrzebne są autorytety? Ja to tak generalnie nie wiem, czy ja potrzebuję jakichkolwiek autorytetów, bo jak to wszystko stwarzałem, to generalnie było tak, że jak piątego dnia wstałem i szóstego tam stworzyłem i nakreowałem, to siódmego wypiłem, ósmego już tam gdzieś tam zapomniałem, dziewiątego odpaliłem internety, a dziesiątego to już zdążyłem zapomnieć, o czym był pierwszy dzień, więc w zasadzie to nie wiem sam. Ale gdybym miał tak głęboko spojrzeć sobie w oczy i zastanowić się, czy ja potrzebuję jakikolwiek autorytet, to powiem wam, że nie. Nie potrzebuję. Wiem wszystko już, absolutnie wszystko i nikt mnie niczego nowego w życiu nie nauczy i nikogo w sumie nie potrzebuję słuchać. Wiem absolutnie najlepiej, co jest dla mnie najlepsze i w zasadzie to świat byłby dużo lepszy, gdyby wszyscy się mnie słuchali, nie? W takim sensie, jakby się ludzie mnie słuchali, to ich życie byłoby dużo piękniejsze tak w zasadzie. Ale dobra. Przeczytamy sobie tutaj, przeczytamy sobie zacne komentarze innych ludzi. Ewa pisze: wysłuchać różnych opinii, ale ufać doznaniom swojego ciała, bo ono ma kontakt z duszą. Duszą? Dusza? Ale co to jest dusza? W ogóle mieliście motyw, że słowo dusza ma taką ilość znaczeń, że to się w głowie nie mieści? Co masz na myśli, gdy mówisz dusza tak naprawdę? O co chodzi z duszą? Tak w zasadzie to można niezłą sobie teorię do tego dorobić, nie? Że dusza to jest jakiś byt, z którym mamy kontakt i on gdzieś się tam łączy z jakimś innym planem stworzenia. Albo wiecie, to bardziej takie przyziemne sformułowanie, bo dla mnie dusza to jest to bycie. To jest świadomość swojego bycia. I my to wyczuwamy na polu takich intuicyjnych subtelności naszego ciała. Cholera, to jest trochę taka degradacja siebie do planu zmysłowego. Dosłownie jakbyśmy wczuwali się w nasze instynkty. Coś w tym stylu. Idziemy dalej. To zależy, gdy zobaczyłem co zobaczyłem, szukałem pomocy gdzie mogłem. Nawet u Damiana. Nawet u Damiana! Nawet u Damiana! Ja... Stary, lepiej trafić nie mogłeś. Albo mogłeś. To by tam w ogóle kanał Damiana oglądał w ogóle. Siedzi se dzieciak, ledwo wyszedł z domu rodziców. Taki gówniarz, czasami się wymądrza. Zachowuje się tak jakby zeżarł wszystkie rozumy. Ma wahania nastroju, nieraz ma takie wątpliwości. Ja go w ogóle podejrzewam, że on ma jakąś bipolarkę, którą ukrywa i jakieś takie lekkie zaburzenia narcystyczne, ale nie mogę być tego jeszcze pewien, jeszcze w pełni go nie rozszyfrowałem, nie? Więc, no nie wiem, no jak trafiłeś nawet na Damiana, to no musiałeś nieźle ten internet przeczesywać, ale spoko, nie? Spoko. Szukałem autorytetów, gdzie tylko się dało. Pomogło. Pomogło dużo, bo zacząłem uczyć się być świadkiem i dzięki temu przetrwałem. No gratulacje! Gratulacje, przetrwałeś egzystencję. W ogóle... Jeżeli jesteś człowiekiem, bo podejrzewam, że tylko ludzie mnie oglądają, bo chyba kotem albo psem nie jesteś, albo reptilianem, albo nie wiem kim tam, jakimś jaszczurem o głowie konia. Dobra, co ja wymyślam. Jeżeli w ogóle przetrwałeś do tej chwili, to trzaj motyw, w jaki potężny procesor wyposażyła cię matka natura, że jesteś w stanie przetrwać. Byłeś w stanie przetrwać do tej chwili. To pomyśl sobie, ile jeszcze możesz przetrwać. Survival! Jesteśmy... półbogami! Trochę, tak, w sensie. Moji Nitya czy Damian właśnie robili dla mnie świetną robotę. Ostatnio oglądałem Satsang Niti, taki długi był. Godzina 40. Spoko, fajny, polecam. Ale z czasem porzuciłem wszystkich i to znaczy i zacząłem... Czy krok, koniec komentarza? No super, fajnie, dobra, idziemy dalej. Słoneczny Mike pisze: jak we wszystkim trzeba znaleźć balans, trochę inspiracji z zewnątrz, książki nauczyciela i nauka na własnym doświadczeniu, sprawdzanie w praktyce i łączenie tych dwóch światów. No to jest super mega ważne, bo jak tak nasłuchasz się innych ludzi bez syntezy tej wiedzy w swoim życiu, to możesz stracić swój własny punkt widzenia albo w ogóle oczarować się jakąś ideologią i nie mieć w swoich wierzeniach jakiegokolwiek odzwierciedlenia w rzeczywistości takiej realnej, namacalnej. To jest mega super istotne. Ja ludziom ciągle mówię, żeby badali to proste poznanie rzeczywistości. Chociaż wiecie, jak nasza świadomość jest w tej chwili ekstrapolowana w internecie. Trudne słowo, nie? Ekstrapolacja. Wyszukaj sobie na Wikipedii, co to znaczy. To generalnie
No, coś chciałem powiedzieć, że ten, że no, że w internecie nasza świadomość się tak pochłania i będziemy no tak do internetu coraz bardziej i bardziej i bardziej, aż w końcu wszyscy znikniemy, będziemy jak takie zombiaki. Tak, będziemy tak, o tak, tak. Albo nie, w ogóle to nie wiem co ja chciałem powiedzieć. Dobra, balans miał być. I ten, no, że w sensie, że ten, że trzeba zachować równowagę, bo jak nie, to się taki mechanizm zadziewa, że się po prostu zawłaszcza cudze doświadczenie jako własne i się nie jest w stanie określić granic, gdzie jest moje doświadczenie, gdzie jest czyjeś doświadczenie. Uważajcie na to. To też jest element introjekcji, takiego mechanizmu się tak nazywa. Grzesiek pisze: rodzimy się na ziemi i żeby przekraczać pewne poziomy potrzebujemy nauczycieli. Najpierw to są rodzice, Budda, Milarepa, Karmapa czy wiele innych oświeconych istot, zanim doszli do tego, też mieli swoich nauczycieli. Ja nie miałem nauczycieli. W sensie, że ja jestem sam nauczycielem dla siebie. Ja się sam się musiałem tego wszystkiego nauczyć. No co wy sobie wyobrażacie, że co? Jesteś se Bogiem, stwarzasz se rzeczywistość i nie ma żadnych podręczników. Nie ma tak, że se pójdziesz do sklepu, kupisz se zestaw klocków Lego i se wymyślisz: dobra, to tu se tak połączę i tu jest w instrukcji tak napisane, bo pójdziesz se kupisz książkę typu self-help albo se poradnika obejrzysz i już wiesz. Nie, ja tak nie miałem. Ja miałem przesrane. Od samego początku musiałem iść sam. No, także wdzięczność mi się należy. Szacunek do Boga, do miłości. Tutaj no, subskrybuj kanał i wsparcie jest na dole i łapki w górę też tam dawaj i pozytywne komentarze pisz jak najwięcej, im więcej tym lepiej. No to się rozliczymy w życiu po śmierci, you know what I mean. Kurczę, coś miałem, aha, no wiem, no i koniec końców napisałem w końcu tą książkę, oni sobie ją nazwali Biblia i zaczęli ją drukować, z tym, że nigdy nie miałem takiej intencji, żeby się mnie tak słuchali bezpośrednio, tylko chciałem też, żeby trochę racjonalnego mózgu poużywali, żeby czasami tak trochę wymusili jakiś wysiłek intelektualny na sobie, a nie, że tak biorą, pochłaniają wszystko w ciemno, nic swojego myślenia, zero przemyślenia swojego. Internetów się zachciało od razu, wszystko konsumpcja, konsumpcja, konsumpcja. A tworzyć nie ma komu. Kolejny komentarz. Moim zdaniem złoty środek leży pomiędzy bezgranicznym ufaniem, autorytetom i sobie, tylko jak to zawsze bywa, łatwiej lądować na skrajach. Zawsze ceniłem sobie autorytety w konkretnych dziedzinach, ale ostatnio obaliłem je mocno w swojej głowie, co siłą rzeczy wzmocniło zaufanie do samego siebie, a to odblokowało mój duchowy rozwój. Wciąż cenię sobie autorytety, ale myślę, że zbliżyłem się do złotego środka, choć może znajduje się on w różnym miejscu, zależnie od naszego rozumienia. To jest super uczucie, nie? Jak się jest w tym złotym środku i się wydaje, że ma się tą równowagę i potem to poczucie równowagi zostanie zachwiane przez byle pierdołę, a im bardziej człowiek taki uziemiony, tym nieraz staje się też taki wrażliwy na te subtelności i każda taka pierdoła czasami może się wydawać jakimś ogromnym gównem, które się zadziewa. I nagle coś się tak striggeruje i wpadasz w taką złość i... A nie, to ja chyba o sobie mówię. Och. I projekcja wyszła na jaw. I jesteś sobie w tej równowadze i nagle cię coś zadziewa i się rozpada, a potem uczysz się i jesteś sobie w nowej równowadze i sobie myślisz: no to jest ta ostateczna równowaga, w której pewnie będę. I teraz już jestem taki oświecony, taki spokój. Tak jest super fajnie, jak jest mega. Te błogości, subtelności się zadziewa, moja dusza tańczy, moje serce się miłuje, a tu... Ewa pisze: początki są zawsze trudne, w moim przypadku bez nauczycieli jeszcze pewnie długo bym szukała. Potem po odkryciu kim jestem powinno się iść samemu, żeby się dalej rozwijać. Dziękuję bardzo moim nauczycielom, to jest Eckhart Tolle, Monji, Nitya, Damian, Dominika Radwańska i inni. Nitya jest moim szczególnym nauczycielem, która pomogła odkryć bezpośrednio prawdę w kontakcie na żywo. Damian i Weronika pomogli bardzo uporać się z traumami przez zrozumienie ich korzeni. Bez tych nauczycieli nie byłoby mojej samodzielności w dalszym rozwoju, pogłębianiu. Dziękuję bardzo. Ja też bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Mega super reklama. Teraz ten cyrk z koronawirusem ma minąć i teraz mają być z powrotem satsangi i spotkania. Także jak ktoś jest chętny, to tam są różne opcje. Adam pisze: odkąd zacząłem zajmować się rozwojem duchowym, cofnąłem się tak daleko, że na razie nie widzę powrotu. W sensie, że zająłeś się rozwojem i się cofnąłeś, że nie widzisz powrotu,
ale nie widzisz powrotu do rozwoju, czy nie widzisz powrotu do nierozwoju? Pewnie powrotu do starych przyzwyczajeń. Mam powoli to samo wrażenie, im więcej wiem, tym gorzej. Im więcej wiesz, tym bardziej widzisz, że każde przekonanie jest z góry ograniczeniem i na daną sytuację, obiekt, czy na coś w ogóle konkretnego możesz patrzeć na nieskończoną ilość punktów widzenia. I to sprawia, że przestajesz wierzyć w przekonania same w sobie. Czyli w zasadzie idziesz dalej. Twój umysł się otwiera. Im większa wiedza, tym mniejsze staje się ego. Ja wiem, że nieraz człowiek ma dosyć nauki i wiedzy. I ja wielokrotnie sam się z tym zderzałem. I sam nieraz mam takie fazy, że wezmę trochę, poczytam się, pouczę, potem wszystko odsuwam, bo nie mam siły, ale potem wracam z powrotem do nauki. Bo to nigdy nie ma końca w zasadzie. Uczyć będziemy się przez całe życie i to jest tylko i wyłącznie kwestia naszej stymulacji, naszego intelektu, żeby poszukiwał nowych sposobów widzenia, żeby miał tą elastyczność w patrzeniu. Ciągle ćwiczysz swoją elastyczność. Każda nauka, każda wiedza nie tyle cię karmi informacją, żebyś, nie wiem, Bóg wie co tam miał, aczkolwiek każda wiedza coś ci tam daje, bo zawsze się uczysz patrzeć na coś inaczej, ale chodzi o to, żeby utrzymywać tą elastyczność umysłu. Także ucz się! Do nauki! Ircia pisze: lubię korzystać z doświadczeń i wiedzy innych, ale przecież zawsze jestem dla siebie ostatecznym autorytetem, bo nawet gdybym uznała kogoś za autorytet, to i tak jest to moje uznanie i moja decyzja oparta o moje przekonania. Jeśli widzę, że ktoś prawdopodobnie jest tam, gdzie chcę być, dlaczego rezygnować z informacji, jakimi się... Kurczę, czemu te komentarze są tak poobcinane? Jakimi się dzieli, ale przecież nijak z tego nie wynika, że droga, którą tam doszedł, jest odpowiednia dla mnie. Czyli tu się klika i tu się rozszerza. Czyli komentarze mi poucinało, ale nieważne. No tak, to już jest, no. Uczysz się, to masz wiedzę szybciej. Czyli wychodzi na to, że ci mądrzejsi będą się uczyć, a ci niemądrzejsi się nie będą uczyć. Kto ci pozwolił oceniać ludzi na mądrych i mądrzejszych i głupszych i niegłupszych? A ja myślałem, że to wszystko miało być na poważnie. Albo nie. Halo? No wiem, no miałem tyle nie przeklinać, no wiem, mamo, no poprawię się. Wiesz, że czasami mnie poniesie. No wiesz, że czasami próbuję być taki autentyczny, żeby mnie ludzie lubieli i żeby mnie docenili, mnie kochali, wiesz, no. No bo teraz jest tyle tego sztucznego syfu w internecie, że tego się oglądać w ogóle nie da. Dobra, no wiem, miałem tyle, tak nie krzyczeć. No dobra, no, kocham cię. Asia też mi to mówiła, że mam nie przeklinać. I też mi w internetach tak mówi, ale nieraz mi się wymsknie. Ale widzisz jak to jest, jak nie przeklinasz, to jesteś taki cichy i jesteś nijaki i ludzie cię potem jeszcze bardziej, no, tak widzą cię jako takiego share. Ale ludzie nie myślą intelektem, ludzie myślą emocjami. Muszą być emocje i historie. Inaczej nie trafisz. Nie, nikt cię nie obejrzy, nikt nie kliknie. Zero, zero reakcji. Możesz gadać byle co. Byleby tylko krzyczeć, drzeć się i żeby było śmiesznie. No wiem, tacy są ludzie. No to pa, kocham cię, mua. Coś miałem wam powiedzieć, ale zapomniałem. Barararara. No tak to jest z tymi autorytetami, nie? W zasadzie to jest też duży przywilej dzisiaj, żeby móc się uczyć tak bez kosztów i mieć dostęp do tej wiedzy. Gdyby tylko człowiek był taki pokorny. Pokory, synu. To jest prawdziwe oświecenie, to jest jak cię tak oświeci, że masz taką pustkę w głowie, że nawet nie masz w głowie myśli, że cię oświeciło i wtedy nikt nie wie nic o twoim oświeceniu i w zasadzie to może i nawet lepiej by tak było. Nie wiem! Co to tak rozłożone w ogóle? Kto to włączył? Nie wierzę w to. Ej, słuchajcie, jeżeli przed chwilą był tutaj Damian z brodą i w okularach, to nie bierzcie go na serio, bo czasami tak jest, że tak mi się włącza taka druga osobowość i ona robi różne głupie rzeczy i ja wtedy nie mam kontaktu z nią i ona często wprowadza mnie w różne kłopoty i ja potem muszę się tłumaczyć, więc jak to był ten drugi Damian, to nie bierzcie go na serio. On ma takie różne fazy i generalnie on tak myśli sobie, że może wszystko, tak kompulsywnie. On jest taki straszny w ogóle. Czasami się wstydzę o nim mówić, ale on nie jest mną. Po prostu.
Także jak powiedział jakąś głupotę, to sorry za niego, nie? O, mam mówiła, że mi się uczył.